Czym zwykle się kierujesz, gdy podejmujesz decyzje w chwilach kryzysu? Witajcie w tym odcinku kontynuujemy nasze pochylania się nad księgą apokalipsy. Jesteśmy obecnie w rozdziale drugim, rozważamy od 8 po 11 werset znajduje się tam fragment, który opisuje drugi z siedmiu listów Jezusa do kościołów Azji Mniejszej. Oczywiście wszystkie one dotyczą i są w jakiś sposób przesłaniem do kościoła, całego, we wszystkich wiekach. 11 werset i w zasadzie wszystkie listy kończą się w ten sam sposób, ale tutaj przeczytajmy werset 11 jest powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Czyli jesteśmy wezwani do tego, aby słuchać, co Duch mówi, nie tylko do jakiegoś jednego kościoła, ale do wszystkich. Tak jest to przesłanie do wszystkich, którzy mają uszy. Do wszystkich, którzy mają uszy, ci są wezwani, aby słuchać. Więc wsłuchajmy się, co Jezus miał do powiedzenia Kościołowi w Smyrnie. Werset 9. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Werset ten jest niezwykle ciekawy. Spójrzcie, że jakby pokazuje on, że nic nie jest takie, jak z pozoru wydaje się być. Smyrna wydaje się biedna. Jednak Jezus na nią patrzy i mówi: Ty jesteś bogata. Z drugiej strony są tam. Ludzie, którzy podają się za Żydów, to znaczy, którzy uzurpują sobie przynależność do ludu Bożego. Jednak Jezus patrzy na nich i mówi: Wy nie jesteście synagogą Boga, Wy jesteście synagogą diabła, zatem nic nie jest takie, jak wydaje się być na początku pierwotnie. I nieraz również tak jest w życiu. Nieraz rzeczywiście czas, i czasami bezpośrednio Jezus obdziera pewne sytuacje, pewne osoby z tych pozorów, i później okazuje się naprawdę, kto jest kim. Spójrzcie, że nieraz nasi przyjaciele mogą ostatecznie okazać się naszymi wrogami, a nasi wrogowie przyjaciółmi. Nieraz nasze porażki ostatecznie są zwycięstwami, a pozorne zwycięstwa mogą okazywać się porażkami. Czasami potrzeba czasu albo interwencji samego Jezusa, aby obedrzeć te sytuacje czy osoby właśnie z tych pozorów. I wiemy, że w pewne rzeczy czy pewne osoby dopiero jakby będą odsłonięte z tych pozorów przy sądzie ostatecznym dopiero wtedy tak naprawdę wszystko wyjdzie na jaw i wszyscy będą mogli zobaczyć jak to wszystko naprawdę wyglądało dzisiaj jesteśmy zdani tylko na to co Jezus zechce nam Pokazać. Dlatego pamiętajmy, by nie być nieraz zbyt szybkimi w wydawaniu osądów i ostatecznych ocen, bo naprawdę różnie może to być. Gdy czytamy werset 10, to czytamy takie słowa: Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Jezus mówi do tego kościoła: Nie lękaj się. Pamiętacie, jakie pytanie zadałem na początku, czym kierujemy się w swoim życiu w chwilach kryzysu, gdy chcemy podjąć decyzję? I niestety nieraz wydaje się, że jako ludzie mamy taką tendencję, aby podejmować decyzję w wyniku strachu, że to jakby strach pcha nas. Pociąga nas do pewnych działań, do pewnych decyzji. Wydaje się, że nieraz rządy, świat polityczny wykorzystuje to. Czasami jesteśmy zastraszani przed wojną, i żeby móc słyszeć te słowa pokój i bezpieczeństwo, i oddalić od siebie ten strach. Te lęki i obawy, jesteśmy w stanie naprawdę nieraz wiele poświęcić, pójść na różne kompromisy. Czasami może to być wzbudzony strach przed pandemią, prawda, przed utratą zdrowia i również jesteśmy w stanie wiele poświęcić aby tylko zachować względne bezpieczeństwo czasami to może być strach przed kryzysem finansowym jakimś ekonomicznym prawda i chcemy oddalić o co od siebie ponieważ jesteśmy przywiązani do naszych materialnych rzeczy do tej doczesności i nie chcemy tego tracić dlatego być może byśmy byli w stanie iść na różne kompromisy. Aby tylko zachować taki względny spokój. Również to może być strach przed utratą wolności czy nawet życia. W takiej sytuacji znalazła się Smyrna, Kościół w Smyrnie. Wydaje się, że diabeł, wykorzystując tamtą sytuację polityczną, kulturową, działał w taki sposób, aby ten Kościół ograbiać coraz bardziej. Czytamy o tym, że oni byli w jakiś sposób uciskani, prześladowani. Czytamy, że musieli cierpieć ubóstwo. Dalej, w wersecie dziesiątym dowiedzieliśmy się o tym, że niektórzy byli wtrącani do więzienia, a ostatecznie kościół w Smyrnie miał bardzo realne zagrożenie utraty życia. I Jezus do tego kościoła Mówi: Nie lękaj się, nie lękaj się. Być może zwróciliście na to kiedyś uwagę, że kiedy przeżywamy realny lęk, to gdy przychodzi ktoś do nas i mówi: Nie bój się, nie martw się, to to nie jest takie proste. Tak nie wystarczy, że ktoś nam powie, nie bój się, żeby się przestać bać. Jezus mówi nie lękaj się, ale w wersecie ósmym, czyli na samym początku, kiedy On przedstawia się temu Kościołowi, to mówi takie oto słowa. Do anioła zborów smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Jezus mówi, to ja mam pierwsze słowo do powiedzenia i ja mam ostatnie słowo do powiedzenia. Ja jestem tym, który jest wiecznie tak alfa i omega ja jestem tym w którym wszystko się mieści ja jestem panem tego świata i on mówi że był umarły a ożył był umarły a ożył to znaczy jakby Jezus mówi do tego kościoła ja przeszedłem tą drogę którą ty teraz kroczysz i ja byłem prześladowany ja byłem uciskany ja cierpiałem biedę i ja straciłem życie ale wytrwałem i chociaż byłem umarły, to jest czas przeszły. To Jezus mówi: Teraz żyję, teraz króluję, teraz jestem w niebie po prawicy Ojca. I dlatego w końcówkę wersetu 10 mówi również: Bądź wierny aż do śmierci. A dam ci koronę życia. To jest piękne. Bądź wierny aż do śmierci. Nie kieruj się strachem w swoim życiu, ale kieruj się wiernością, miłością względem Jezusa. A czeka cię korona życia. Śmierć to tylko jakiś jeden punkt. Prędzej czy później i tak jesteśmy zmuszeni rozstać się z tym życiem. Natomiast Jezus rozdaje koronę życia wiecznego. Nie tego doczesnego, ale wiecznego. I dlatego mówi: Bądź wierny, a ja ci dam koronę życia wiecznego. Chociaż umrzesz, będziesz żył. Nie kieruj się strachem, ale kieruj się wiernością i miłością względem Jezusa. Niech Bóg nas obficie błogosławi taką miłością i taką wiernością.